Witam was wszystkich, moi kochani widzowie, z tej strony MrZoppa.pl i witam was w nowym Zagrajmy, a mianowicie zagramy Phantom Pharaoh's Treasure Trove. Jest to darmowa gra flashowa, albo przynajmniej gra internetowa, którą można za darmo zagrać na internetach. Oczywiście link będzie w opisie, znajduje się ta gra na serwisie Adult Swim i oni zazwyczaj mają dobre oko do gier. A jest to gra stworzona przez SFB Games w 2013 roku. Jest to studio, które być może jeszcze możecie kojarzyć z innej gry flashowej, Hunt the House, oraz jej edycja rozszerzona wyszła niedawno na Steama, więc być może jeszcze z tych gier możecie kojarzyć to studio. No ja będę tutaj zaczynał od Phantom Pharaoh's Treasure Trap i klikamy nową grę. Tak, chcemy zrobić nową grę, mam poprzedni zapis, to nic! Robimy nową grę. That distant sound! A human soul approaches? Okej, więc to jest nasz główny bohater. Pełno jakichś demonicznych skarabów, które mogą sobie ładnie latać. I możemy tym naszym głównym bohaterem latać. What's this? Who disturbs our resting place? Oh shit. Oh shit! Oh fuck, ktoś tu do nas wszedł i mi się to nie podoba. Intruders in our temple? This can't be! We can't let them find our precious treasure. It's time to activate our temple's trap. Scuttle over the chain switch and press space to interact. I tak będzie wyglądała mechanika całej gry. Będą się włamywać do naszej pięknej świątyni, gdzie jest nasz piękny treasure. Artefakty. Będą się włamywać poszukiwacze artefaktów, poszukiwacze przygód i my będziemy musieli aktywować przeróżne pułapki, aby się ich pozbyć, a przynajmniej na tyle pozbyć, żeby wyszli takim wyjściem, w której nie ukradną żadnej kasy. Więc tutaj mamy tutorial, chcą żebyśmy pociągnęli tutaj za ten łańcuch, więc to robimy. No i komuś się spadło. A więc Jack Flintlock oraz Jennifer James wchodzą do naszej świątyni aktualnie. Okej. U góry mamy miernik, pokazują jak blisko są do wejścia, możemy w tym czasie sobie zwiedzić naszą mapę. Mamy trzy wejścia, mamy pierwsze wejście, gdzie najwięcej kasy kradną, drugie wejście, gdzie mniej trochę kasy kradną i trzecie wyjście, w którym żadnej kasy nie ukradną, no i chcemy ich posłać właśnie tam. Więc musimy im zablokować przejście do pierwszego wyjścia. These must be the intruders! Press X to find out more from the map menu. Więc mamy tutaj jeszcze menu, mamy tutaj naszą mapę, możemy się dowiedzieć tutaj o tych naszych poszukiwaczach przygód. Mamy Jack Flintlock. No i ma on specjalną zdolność sharpshooter, czyli on ma pistolet, który będzie mu umożliwiał rozwiązywanie różnych zagadek. Oraz mamy Jennifer James, która ma grapple hook, który również będzie pomagać im rozwiązać różne zagadki. Będzie mogła rzucać tym swoim grapple hookiem i odblokowywać różne rzeczy. No dobra, wychodzimy z tego menu, więcej rzeczy tu fajnych nie ma. No możemy na przykład z menu zrestartować poziom, ale tego robić jeszcze nie chcemy. Check the radar at any time. Each room has three exits. O, to jest to, o czym mówiłem. No dobra. That the intruders can use. The most treasure can be found through exit 1. There's less through exit 2 and none at all through exit 3. Quick, shut that gate before intruders reach exit 1. Okej, okay, szybko zamykamy. Ej, się w dupę, pocałujcie. Let's wait for them to reach the wooden bridge. Find a way to stop them getting across the bridge. Możemy zjeść albo rozwalić po prostu belkę. Now drop them again before... It's too late. O, nie nadążę, czytałem tych rzeczy. The exit timer is ticking down. Tak, mamy tutaj timer z prawej dolnej strony, który odlicza czas do zamknięcia się przejść. No i tym sposobem pierwsze przejście nam się zamknęło. Już nie mają możliwości przejścia tym wyjściem, przejściem. I zamyka nam się drugie. Ta-dum! If the intruders take too long to reach an exit, it will shut.
No i teraz jedą na górę się przekonać, że już do drugiego wejścia nie mogą wejść. I będzie ooo. I się cofają do trzeciego. We slowed them down and the exit slammed shut. Now they're forced to take exit 3. Exit 3, z którego nic ciekawego nie dostaną. Our treasure is safe for now. Cool. Uratowaliśmy nasz treasure. Challenge 1 complete. No, udało nam się ich zgubić i zrzucić w dół. Więc nadal mamy tutaj 500, nie wiem, LBT, nie wiem, to są pounds. Może 500, 5000 pounds. Naszego treasure, nic nie ukradli. Przy pierwszym wejściu kradną 100 pounds i przy drugim kradną 50 pounds i przy trzecim nic. I tak mamy trzymać. Adventure's journey into ancient temple. Something strange is happening around here. A creepy temple? Par for the course. Dobra. Challenge 2 begins. Okej, mamy tutaj nowych spelunkerów. Henry Hensworth oraz Azim. Okej. Zaczynamy drugi challenge. Okej, widzę, że tutaj Henry ma pochodnie i Azim ma... Chciałem powiedzieć miotłę. Boże, jak to jest? To jest shovel po angielsku, ale... Po polsku. Łopata! Boże, dlaczego ja takie rzeczy zapominam? Dobra, więc oni się zbliżają, obczajamy mapę. Wcisnąłem exit... exit X, co przyspiesza ich przybycie. Okej, co my tu musimy kombinować? Więc do jedynki na razie zejść nie mogą. Okej, znowu chyba nadal jest tutorial. More intruders? Check the map menu with X. It also has stage restart key. Cudowne. Więc mamy Azim, który może kopać tunele, oraz Henry Wentworth, który nosi pochodnie. Dobra, co my tu możemy wam zrobić? Okej, a możesz tego nie zapalać? Dziękuję. Okej, jak on to zapala, to chyba otwiera tam drzwi. A ja się nie zgadzam, żebyś mi otwierał tutaj drzwi. Okej, idą na dół się przekonać teraz. Myślą, że są otwarte, a są nieotwarte. I co? Okej, będą chyba szli teraz do drugiego wyjścia. Okej, przesuńmy ten blok. Z dala. Ponieważ oni teraz muszą ten blok tutaj wrzucić, aby odblokować sobie przejście do poziomu drugiego. A jak przesunęliśmy ten blok, to mają troszkę więcej do roboty. Dobra, jedynka nam się zamyka teraz. Okej. I dwójka też się zaraz zamknie. I już mi nic tu nie kradniecie. Te artefakty są moje. Time's up, exit. Free, it is. I bet he's glad he brought that shovel. No tak, teraz będzie musiał sobie wykopać tunel, żeby dojść w ogóle do wyjścia jakiegokolwiek. I tak to by miał facet przesrane. No, do widzenia. Do widzenia państwu. Mi tu nic nie ukradniecie. To jest moja świątynia, moje kosztowności, nie wasza. Co będę was pozbywał ciągle. Our treasure is safe once again. Challenge 2 complete. Wow! Zdecydowanie mi się to podoba, iż znowu udało nam się uratować nasz treasure. Okej. Okay. Co mają mądrego do powiedzenia? Adventure's journey in the ancient temple. Where's the gold? I some old treasure will be in the next room. Oh, ja ci dam. Treasure in the next room jest również moja cholera jedna. Również! Się nie zgadzam. Okej, teraz będzie Madeline Moon, Gypsy Soothsayer oraz Krico, Fearless Hunter. Dobra, zobaczymy, co wy będziecie mi tutaj psuć. Okej, ten ma łuk. Będzie mógł strzelać, czyli odblokowywać pewne rzeczy. Nie jestem do końca pewien, co Madeline Moon robi. Okej, więc oni będą wchodzili tutaj, będą szli od razu do jedynki, czyli będzie trzeba się tego pozbyć. A dalej, do dwójki.
to będę musiał wyłączyć wejście do dwójki tym gongiem. Ten strzelający będzie strzelał, żeby uruchamiać z powrotem to wejście. Więc tutaj będzie trzeba wszystko na bieżąco robić. Madeline Boone is thinking. This part of the temple has deadly water trap. Prepare to drop the intruders down to their watery grave. Cudownie. Czekam. No chodźcie. Zrzucę was do wody. Idziecie do tej wody, czy nie? Zapraszam. No chodź, chodź, chodź. Oh, this one is a little too smart for that. In that case, let's cut off the path to exit 2. O nie, nie będą tędy szli. Oż ty picza jedna. No dobra, no to wam zablokujemy tutaj wejście. They might not give up so easily, but no shall we. No, no, no. Nie, 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 panie. Nigdzie nie wchodzicie. Dobra, dwójka jest zamknięta. Dwójka jest zamknięta. Zamknięta dwójka jest. No już nic nie poradzicie. Teraz musicie już wyjść trójką. Nie macie innego wyboru, mówię wam. do widzenia państwu. Bye bye, mówię wam. Głośno mówię wam, bye bye. Głośno mówię wam, bye bye. Okej. Challenge 3 complete. Na to już nie była za mądra. Wtedy była niby za mądra, ale już ta mądra chyba jej się skończyła. Challenge 3 complete. Okej. An ancient curse. How quaint. Dark tunnel meets moons is true. Ta-da! Challenge 4 begins. Okej, kto nam teraz tu będzie właził? Profesor Fumbleplum oraz Miss Laura Lynn. Miss Laura Lynn. O, mam znowu pochodnie. Nie wiem, co robi profesor Fumbleplum. Sprawdzimy w naszym menu. Dobra, wchodzicie tutaj. Tu jest dojście do dwójki, ale najpierw będziecie szli do jedynki tutaj. No dobra, możecie już wejść. It may not always be possible to permanently cut off paths. Sometimes holding switches until the intruders give up. It's important. Nie wiem, co to dalej było powiedziane, ale powiedzmy, że important. Ale co ty masz? Map reading? Okej, nie wiem, co mu daje ta zdolność. Nie, 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 nie. Tędy nie wejdziecie. Zabraniam wam. Okej, poddali się. Okej, idą do dwójki. Co ja tu... Okej, zrzucę was stąd. Tylko wejdźcie na to i was zrzucę. Bye bye! Don't forget, use your radar. Okej. Wyłączamy to. Nie ma wchodzenia. Się nie zgadzam. Nie idziecie do wejścia drugiego. Bye bye. I znowu na dupy. Ja was tu nie wpuszczę! Próbujcie ile tego chcecie, ale ja was nie wpuszczę. Tak jest moje zadanie. To jest moje złoto. Nie ma tak dobrze. I bye bye. Boże, dlaczego mi się tak podoba być wrednym? Jestem wrednym człowiekiem. Jestem wredny. Ta gra jest idealna dla mnie. Jestem wredny dla nich. Zrzucam ich ciągle z tej liny, a oni się ciągle nie poddają, no. Jak oni śmią się tak nie poddawać? Okej. Okay. Już zamyka się wejście, to możecie wejść. Się przekonacie, że dwójka jest zamknięta. Do widzenia. Dobra, to co, idziecie teraz do trójki, nie? Nie macie innego wyboru, do trójki zapraszam. Musicie mi stąd wyjść. Won! Ale mi to przewon stąd. No, bye bye. Wynocha mi stąd. Yeah.
Challenge for complete. Przecudownie. Przecudownie. Okej, co może macie mądrego do powiedzenia? This place is terribly fascinating, I must say. Are we done? Can we go home? Okej, challenge 5 begins, ale challenge 5 begins w następnym odcinku. A więc do zobaczenia, bye bye!